Hej, witajcie w kolejnym, chciałam powiedzieć, vlogu, w kolejnych opowieściach z szafy. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za pozytywny odbiór i bardzo się cieszę, że Wam się podoba ten mój pomysł, bo powiem Wam, że no, miałam dużo obawy, że stwierdzicie, nie, wolimy hole, albo takie tradycyjne zakupy, albo jakieś takie filmy stricte o modzie, ale widzę, że mój pomysł bardzo Wam przypadł do gustu i że... I że Wam się podoba, więc dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, to link będzie na dole. Krótko powiem, opowieści z szafy to będą różne opowieści o ciuchach. Czasami to będą nowe ciuchy, czasami to będą używane. Będę mówiła, będę starała się mówić o takich rzeczach klasycznych, nie takich, wiecie, modnych, że to jest modne, to musicie mieć, tylko takich rzeczach, które są takimi podstawowymi elementami szafy, jak ja to mówię, basicami, wiem, że nie lubicie tego słowa, takie podstawowe części garderoby, które gdzieś tam udało mi się znaleźć, a wiecie jak to jest, najtrudniej znaleźć małą czarną, trench, kurtkę skórzaną, żeby to nie kosztowało po prostu milion złotych, a było fajnej jakości, a jak mamy te takie podstawowe rzeczy, to potem do tego można sobie dokupić, czy kolorową spódnicę, czy śmieszne buty, czy torebkę, czy coś, i akcesoriami bardziej stylizować te rzeczy, tak? A mieć takie, taką, no, nawet nie, wiecie, klasyczną garderobę, ja mówię, nie w tym sensie, że, nie wiem, biała koszula, rurki i żakiet, tak? Tylko klasycznym w tym sensie, że dopasowanym też do waszego stylu. Jeżeli lubicie, nie wiem, biały t-shirt, jeansy, trampki i kurtkę skórzaną, tak jak ja na przykład, to dla was to będzie ta klasyka, tak? Ktoś inny lubi sukienki, ktoś inny lubi, nie wiem, sportowe rzeczy, tak? Ale chodzi, żeby mieć tą... Chodzi o to, żeby mieć taką fajną bazę w szafie. Ja wiem też z własnego doświadczenia, ja kiedyś, słuchajcie, kochałam zakupy, non stop chodziłam na zakupy, w ogóle nie miałam pieniędzy, dlatego też pewnie tak łaziłam po sklepach, koniecznie szukając okazji i koniecznie chciałam mieć coś takiego, wiecie, wyjątkowego, kolorowego, imprezowego, takiego ekstrawaganckiego, oryginalnego, takiego wow, że po prostu jak ktoś to zobaczy, to ale masz coś fajnego. I po prostu potem miałam szafę, która była pełna rzeczy w ogóle tylko na imprezy, jakiś kiecek z cekinami, jakichś takich rzeczy, które naprawdę były fajne, ale potem się okazywało, że nie wiem, gdzieś tam jedziemy, nie wiem, na łono przyrody, albo idziemy na obiad po prostu, albo coś tam ze znajomymi, z chłopakiem, nieważne, mówię o tym, no tak mówię mniej więcej z 10 lat temu, w okolicach moich 20 lat, niż 30, bardziej niż 30, i nie miałam tych takich, wiecie, podstawowych rzeczy, a teraz... Teraz jakby odwróciłam swoją filozofię, mam dużo mniej ciuchów, jak widać, pamiętacie z moich poprzednich filmów, że miałam taką wielką garderobę. Teraz mam ich dużo mniej i jakby też właśnie do tego dążę, wiem, że zawsze za dużo mówię, dążę do tego, żeby właśnie wam pokazywać takie, no takie podstawowe te rzeczy, które ja znalazłam i które mogą wam się przydać. I przechodząc już do rzeczy, pierwsza rzecz, którą chcę wam pokazać, to jest mój trench z Zary. Ja go kupiłam w zeszłym roku. Czy w tym roku? W październiku? Nie no, w zeszłym roku. Tak? No tak, w zeszłym roku. No nie cały rok temu, tak? W październiku, tak, tak myślę teraz, ale tak. Kupiłam go w Zarze i to jest klasyczny beżowy trench. I opowiadałam wam, jest taki haul na moim kanale, postaram się go odnaleźć i wam podlinkować, że miałam obiekcję go kupując, no bo wiecie, ja jestem blondynką dosyć jasną, mnie ten kolor strasznie tak rozmywa i ja albo muszę mieć chustkę pod szyją, albo muszę mieć pod to coś takiego ciemnego, kontrastującego. Jak ja jestem zapięta w to pod szyję, o tak, no to po prostu, no to nie jest mój kolor, tak, a bardzo mi się podobają takie trencze, zawsze marzyłam o klasycznym trenczu Berbery, właśnie takim beżowym. No i tak, słuchajcie, takich trenczy jest zawsze pełno, znajdziecie je w sieciówkach, w H&M, w Reserved, w Zarze, wiadomo, że od ceny, w zależności od ceny, one się różnią jakością, ale też nie zawsze. Czasami ja nie za bardzo lubię te trencze z H&M, bo one się strasznie gniotą. Widzicie, to jest taki materiał, który jest trochę taki połyskliwy, a te trencze na przykład z H&M są takie bawełniane i to się gniecie, no po prostu jak, nie wiem, jak koszula, tak, na przykład. Więc wybierajcie coś takiego raczej w tym typie. Chociaż ostatnio widziałam, były bardzo fajne takie ala kurtki trenchowe, granatowe, i też były z podobnego materiału, także naprawdę, trench możecie znaleźć w second handach, to jest taka rzecz, która się gdzieś tam cały czas przewija, jeżeli macie na nią ochotę, to można ją tanio upolować. I to, co chcę wam opowiedzieć, to ja akurat właśnie szukałam trencha, chciałam czegoś takiego beżowego.
I moja jakby opowieść i moja porada dla Was jest taka. Kupiłam sobie ten trench z Zary. On, nie pamiętam, kosztował około 200 zł, może trochę więcej. Nie jest to jeszcze jakaś tragedia, jeżeli chodzi o trench. I chciałam w ogóle sobie przetestować, czy będę go nosić, czy będzie mi się podobał ten kolor, czy to mi się sprawdzi. Pierwsza rzecz jest taka, słuchajcie, ja praktycznie za każdym razem, kiedy go zakładam na imprezę, to potem go odnoszę do prania. Tak naprawdę to 3-4 założenia ją trafia do prania. Bo jeżeli idę na imprezę, to bardzo często gdzieś tam, nie wiem, chodzimy od klubu do klubu, gdzieś tam wchodzimy tylko na drinka, nie wiem, typu do shot me, tak jak ludzie z Łodzi, jeżeli kojarzą, tam wchodzę, to jest taki bar, gdzie są shoty i to nie jest klub, tylko jest taki bar z shotami. Wchodzicie, drink i tu mi gdzieś kapnie, coś się poleje i tak dalej. No i od razu są plamy, także pierwsza rzecz jest taka, że ja go cały czas noszę do pralni, więc to wiadomo, to jest czas, to jest problem i to kosztuje. Gdzieś tam podkładem się ubrudzi i tak dalej, no wiadomo, czy beżowy, czy każda jasna kurtka tak będzie miała. Więc tak, jeżeli planujecie kupić drogi taki trench, albo na przykład teraz są przepiękne, coś co mi się strasznie podoba, kurtki skórzane, czy tam ze sztucznej skóry zamszowe, ale na przykład takie pudrowy róż, albo taki kolor. No wiecie, na przykład takiego zamszu, czy już takiej tkaniny zamszopodobnej, no można ją oddać do pralni, można ją wyczyścić, ale to już bardzo dużo kosztuje, jest bardzo problematyczne. I pamiętajcie, że ja uważam, że takie rzeczy raczej są sezonowe i lepiej kupić właśnie w jakiejś sieciówce niż coś takiego bardzo drogiego i się potem z tym męczyć, bo to jest po prostu problem. A najlepsze jest to, że słuchajcie, miałam na sobie ten trench i mierzyłam trench z Berbery i powiem Wam, że w ogóle coś jest nie tak, przynajmniej z tymi modelami, które mierzyłam, bo jest tak, że 36 oczywiście jest w biuście za małe, a 38 po prostu jest takie wielkie, że wyglądam, jakbym miała, nie wiem, po kimś ten płaszcz czy coś, więc w ogóle jest masakra i nie, no nie wiem, jakoś, nie wiem, ja jeszcze ten temat nie mówię, że go nigdy nie kupię, bo być może znajdę kiedyś taki model, który będzie super leżał i może kiedyś się na niego skuszę. Ale na razie to stwierdzam, że jakoś mnie nie urzekły. A właśnie jak po raz pierwszy miałam na sobie ten płaszcz i poszliśmy na kolację ze znajomymi i Tomek miał swój trench, on ma czarny Berbery i ja byłam w tym, to wszyscy: o ja, o ja, kupiłaś trench Berbery? Ja mówię, nie, to jest Zara. Także widzicie, no takie właśnie klasyczne rzeczy gdzieś tam, tak samo Zara na przykład ma świetne kurtki skórzane, uważam, i też te ceny nie są jakieś takie, no one nie są tanie, ale też nie są jakieś takie hardkorowe. To jest taka moja przestroga dla Was, jeżeli chcecie coś takiego, to jest problematyczne. Druga rzecz jest taka, a propos ciuchów, Boże, już tyle gadam, zamortujecie mnie 8 minut. Druga rzecz jest taka, a propos tego płaszcza właśnie i a propos mojego tej chustki Louiego, którą Wam pokazywałam kiedyś, no też widziałyście ją na pewno w wielu outfitach i kiedy ją kupiłam, pokazywałam, no nieważne, później pokazywałam ją Wam w holu, pisałyście mi, żeby koniecznie ją brać w pralni i jak oddawałam ten płaszcz, to okazało się, że teraz wszystkie pralnie w ogóle nie ma czegoś takiego, że biorą odpowiedzialność za praną rzecz, tylko podpisujecie, że bierzecie na własną odpowiedzialność, czyli jak zniszczą, to zniszczą. No i kurde, wściekłabym się, jakby mi zniszczyli ten płaszcz i teraz tak naprawdę nie mam pojęcia, gdzie go zanosić. Jeżeli znacie w Łodzi jakieś takie pralnie, gdzie ktoś bierze odpowiedzialność za to, co robi, a nie, że jak się zniszczy, no wiecie, jakbym miała tak prać, że jak się zniszczy, to trudno, to bym prała w pralce albo sama ręcznie, no nie wiem, więc jeżeli znacie jakieś takie sensowne pralnie w Łodzi, to też dajcie mi znać, bardzo Was proszę. No i tak, to był trench, to odwieszam, także mówię, przetestujcie sobie na czymś tańszym i też w ogóle się zastanówcie, jeżeli chcecie takie jasne rzeczy. Ja wiem, że są takie dziewczyny, które potrafią jakoś nosić takie ciuchy i nie wiem, nie brudzą, nie plamią i tak dalej, ale to czasami nawet, no nie wiem, gdzieś się usiądzie na krześle i jest brudne, no takie jasne rzeczy, nie wiem, tak samo dla mnie jakaś biała bluzka czy białe spodnie, no to ja wiem, że to jest tylko raz i od razu do prania. Nie wiem, może ja tak mam, ale kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć. Dużo mam rzeczy do opowiedzenia, nie wiem. Dajcie znać, czy nie przeszkadzają Wam takie dłuższe odcinki typu 20 parę minut, czy to dzielić i skracać. Kolejna rzecz. Ostatnio nagrywałam vloga. Dam Wam też link na dole i tam
pokazywałam wam filmiki z przymierzalni, jak mierzę różne rzeczy. Stwierdziłam, że to będzie fajne. I w końcu nie pokazałam wam, co kupiłam. Nie kupiłam tych wszystkich rzeczy, które mierzyłam, bo nie wszystko mi się podobało. Nie kupiłam w końcu tej sukienki z Zary, bo ona miała tutaj odkryte plecy. Pytałeś się, dlaczego jej nie kupiłam. No, miała odkryte plecy. Ja mam na tyle duży biust, że mi żadne staniki jakieś takie, wiecie, z tyłu czy coś, to po prostu nie działa. I w ogóle nie rozumiem tego, ja bym wolała duży dekolt z przodu, a nie te tutaj tak, a tam wycięte plecy, więc... I to też jest porada moja, a propos też właśnie mnie pytałeś pod filmem, jakie mam dla was takie porady z mojego doświadczenia o zakupach, właśnie jak mieć minimalną szafę i tak dalej. Słuchajcie, kiedyś było tak, że ojejku, to jest tanie, albo ojejku, to jest tyle przecenione, a było takie drogie. No tu może nie leży, tu może nie do końca mi pasuje ten kolor, ale wezmę, bo nie wiem, bo jest tanie, przecenione i tak dalej. Nie róbcie tego, nie dajcie się na to naciągać. Kupcie jedną rzecz, a dobrą, skupcie się, uzbierajcie na to pieniądze, bo ja kiedyś się dawałam też bardzo naciąć na takie rzeczy. Teraz, jeżeli cokolwiek, nieważne czy to jest tanie, drogie, musi leżeć, musi pasować, musi być odpowiedni kolor. I właśnie jeżeli widzę coś takiego, ja wiem, że mogłam teraz i szukać stanika do tego, ale znowu bym musiała wydać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Nie, po prostu jak ja coś teraz kupuję, to musi być takie okej, tak? To są świetne sukienki dla dziewczyn z małym biustem. Ja zawsze powtarzam, dziewczyny mi przełożymy. Słuchajcie, macie biały, mały biust, nie noście stanika, załóżcie taką sukienkę, to ma gruby materiał, nie będą wam się sutki odciskać i to jest bardzo sexy, to jest właśnie fajne, tak? Ja tego nie mogę robić, wy możecie. Zawsze są pozytywne rzeczy. Kontynuując moją opowieść, a propos, też wam pokazywałam w którymś holu, że zamówiłam te shorty takie poszarpane z One Teaspoon, to jest amerykańska marka, ona jest... australijska, one są dosyć drogie i słuchajcie, właśnie jak byłam w H&M, widziałam w dwóch kolorach, były taki niebieski i taki granatowy, też tak poszarpane, nie miały te One Teaspoon się tym jakby charakteryzują, no ale to wiele shortów tak ma, że tu są przyszyte i przez to nogi się wydają dłuższe, bo one są takie na skos. Tamte tego nie miały, ale słuchajcie, możecie sobie łatwo to same przeszyć i one kosztowały, wydaje mi się, że albo 49,90 albo 59,90, więc jeżeli macie ochotę na takie shorty, to sobie zobaczcie w H&M. No i jeszcze właśnie pokażę wam, co kupiłam. A, i jeszcze jedno pytanie do was, bo gdzie można kupić niedrogo i fajne takie wieszaki z tymi żabkami do spodni? Bo ja wszystko lubię mieć w szafie powieszone. Jeżeli chcecie taki film o organizacji szafy, w tym momencie może nie mam jakiegoś super porządku, ale jak ja to wieszam i jaki mam system i tak dalej, to dajcie znać, to mogę wam taki filmik nagrać. Ale pokończyły mi się właśnie te wieszaki. Więc jak wiecie gdzie, po prostu jak weszłam na jakąś stronę chyba Zara Home, to się przekręciłam, ile te wieszaki kosztują. I kupiłam zwykłe białe shorty, gdyż jestem zafascynowana tymi cygaretkami moimi białymi z Zary. I kupiłam te shorty. To jest linia Basic, to są zwykłe z takiego samego materiału, jak są te wszystkie spodnie długie, takie w kant, ze srebrnymi tutaj guziczkami, bardzo fajnie leżą. Nie mają jakiejś pupy na wierzchu, to nie są takie z wysoką talią, ale też nie są jakoś nisko wycięte i kosztowały 99 zł i były w innych kolorach. Na pewno były czarne, czerwone i chyba żółte. Kolejne to były koszulki z H&M i kupiłam kilka takich basicowych. To jest bardzo fajne, bardzo fajnie leży, ma taki dekolt, biało-granatowe paseczki i ja ją... To ja mam rozmiar S, jeżeli jesteście ciekawe, i kosztowała 39,99. Drugą to jest jakaś kolekcja naturalny len, niby premium quality. Ona jest dosyć przezroczysta, co będzie fajne na lato, na upały. Ma dosyć duży dekolt, ale nie jakiś taki, żeby to jakoś strasznie źle wyglądało. I tu jest dosyć długa, będzie właśnie fajnie wyglądać. No po prostu do shortów, do tego jakieś fajne melisy, czy tam kolorowe sandały i na lato. Ja teraz też te basicowe rzeczy kupowałam pod kątem naszych wakacji i wyjazdu do Włoch. I dwie fajne rzeczy, które kupiłam i też właśnie trochę tak samo jak z tym płaszczem. Chodzi za mną polówkę z Lacoste i mierzyłam ją, nie wiem ile razy, ja słuchajcie, mam takie rzeczy
Tak samo, nie wiem, jakieś te torebki, które mam, to są rzeczy, o których ja myślałam latami i chodziłam, oglądałam, przymierzałam, po prostu tak przekminiony temat, że tak powiem. I polówka Lacoste. Już tyle razy mierzyłam, tyle razy byłam już tak bliska kupna, mówię, nie, no nie, no nie, no to jest tylko koszulka z krokodylkiem, po prostu nie zapłacę za nią tyle pieniędzy. Chociaż muszę wam powiedzieć, że Tomek ma kilka koszulek, w ogóle jest uzależniony od polówek i ma najróżniejszych marek. I na przykład Burberry są beznadziejne, bo się strasznie rozciągają w praniu. A na przykład Lacoste, kurczę, faktycznie on ma koszulki, które mają kilka lat i ja je piorę i widzę, że po prostu ani kolor, ani się nie rozciągają, są super. Ale nadal nie jestem jeszcze blisko kupna koszulki Lacoste i znalazłam polówki w H&M właśnie. To są zwykłe, no zwykłe takie polóweczki. Padła mi bateria, tak długo gadam. To jest seria Organic Cotton i wybrałam różową i białą. Fantastycznie leżą. Naprawdę, super, po prostu nigdzie nie odstają, nie są za długie, w cyckach jakoś nie są za małe, po prostu no super. I to jest ta H&M Conscious, nie wiem czy dobrze to wymawiam linia. Też mam obie eski, to jest 39,90 cena. I widziałam na stronie, że też była granatowa w groszki i chyba taka pomarańczowo-koralowa, ale nie ma tego w sklepie i na stronie już są tylko L-ki dostępne, a H&M, no, ta L-ka jest naprawdę duża. No i właśnie stwierdziłam, że skoro tak fajnie leżą, takie wzięłam, wiecie co, z cyklu szukałam białej koszulki. Przymierzę przy okazji też taką z kołnierzykiem, mówię, kurde, jak to fajnie leży. Mówię, przetestuję sobie, zobaczę, czy mi to pasuje, czy będę je często nosić, jak to się sprawdzi, nie są drogie. Jak zobaczyłam, że tak fajnie leży, to wzięłam jeszcze różową. Tak, także jeżeli macie ochotę na polóweczkę niedrogą i która fajnie leży, nie prześwituje, mimo że one się wydają takie może niezbyt grube, ale nie prześwitują, nie będzie wam prześwitywać bielizna, co jest wielką zaletą. No i dobra, nagadałam się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli macie jakieś pomysły, o czym byście chciały jeszcze posłuchać, to piszcie. To by było na tyle dzisiaj. Piszcie w komentarzach koniecznie wszystko, co myślicie. Ja już uciekam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, buziaki. Ach, jeszcze powiem wam, co mam na sobie. Na sobie mam zwykły ten basic, taki z H&M czarny, który zawsze noszę. Pod to mam stanik ASOS z tymi takimi tutaj czułkami, pasyczkami i to jest taka biała bluza też z ASOS na jedno ramię. Do tego mam zwykłe czarne leginsy z Outhorna sportowe, ale tego wam nie pokażę. No i tak, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się ciepło, buziaki, pa pa!